Czas na ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Rafał Kulik, zapraszam. Marsz Miliona Serc w Warszawie kontra konwencja wyborcza w katowickim Spodku. Tak na dokładnie 2 tygodnie przed wyborami mobilizować wyborców zamierza Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość. Obydwa wydarzenia odbywać się będą niemal w tym samym czasie. PiS spodziewa się nawet 10-tysięcznej publiczności. Choć poglądy różne, cel jest jeden – przekonać wyborców do oddania głosu na konkretny obóz polityczny. Fatima Orlińska. Nikt nie ma wątpliwości, że to będą jedne z najbardziej widowiskowych wydarzeń tej kampanii, która 1 października wkroczy w decydującą fazę. W katowickim Spodku, gdzie zgromadzą się tysiące sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, już trwają przygotowania do konwencji. Koalicja Obywatelska wciąż odbiera telefony od zainteresowanych wyjazdem do stolicy. Mobilizacja jest ogromna. Takiego zainteresowania jeszcze nie widziałem. Z całego Śląska jest już prawie 80 autokarów. Oprócz tego wiemy o ludziach, którzy na własną rękę jadą pociągami, samochodami. Dogadują się, żeby zabrać jeszcze ze sobą znajomych. Swoich wyborców mobilizuje również partia rządząca. Już dziś politycy związani z PiS mówią o tysiącach uczestników, którzy mogą pojawić się w najbliższą niedzielę w Katowicach. I choć konwencje odbywają się w wielu dużych miastach Polski, to właśnie Śląsk może odegrać istotne znaczenie w tym ostatecznym wyborczym starciu. Śląsk jest taki jakby decydujący. Po pierwsze dlatego, że tu znaczna część społeczeństwa mieszka w tym województwie. To jest pierwsza rzecz i przekrój społeczny jest podobny do tego, który jest w całym kraju. Dlatego no, to jest taki dobry barometr na to, co się będzie działo w całym kraju, jak się zlicza wyniki na Śląsku. Chodzi o różne okręgi, bo w niektórych my mamy zdecydowaną przewagę, w innych mamy nieznaczną przewagę. Chcemy wygrać w całym województwie śląskim i po raz kolejny sięgnąć po władzę, trzecią kadencję pod rząd. Dla Koalicji Obywatelskiej kolejna kadencja partii rządzącej nie jest tak oczywista. Zdaniem jej przedstawicieli obecna władza zepsuła wszystko, co dało się zepsuć i nie wywiązała się z deklaracji danym wyborcom, dlatego przyszedł czas na zmiany. W grupie sportowej po 4-5 latach, kiedy ta grupa już przestaje robić dobre wyniki sportowe, zaczynają przestawać metody szkoleniowe, zaczynają się klinczować relacje międzyludzkie. To powoduje, że właśnie ten efekt na końcu jest taki, że nie ma wyniku sportowego i nadchodzi nieubłagany czas na zmiany. Na sytuację w kraju zupełnie inaczej patrzą związani z partią PiS politycy. Prawo i Sprawiedliwość organizuje bardzo duży kongres, na który zaprosimy wszystkich sympatyków, naszych działaczy, aby z jednej strony podsumować te dokonania z ostatnich miesięcy, ostatnich lat naszych rządów, a z drugiej strony przedstawić jeszcze raz te propozycje, które w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach podczas spotkań i rozmów z mieszkańcami w całej Polsce przedstawiamy. Organizatorzy marszu w stolicy podkreślają, że nie chcą, by marsz nosił barwy polityczne. Zapraszają wszystkich, jednak jak się okazuje, nie wszyscy z zaproszenia skorzystają. Trzecia Droga na ten dzień ma inne plany, ale udział w pochodzie deklaruje Lewica. Bardzo duża część społeczeństwa myśli tak jak my wszyscy, czyli że chce tej normalności, chce europejskości, chce takiego szacunku dla innych ludzi, nie chce podziałów. I myślę, że ten marsz ma właśnie to pokazać. Obydwa wydarzenia, zarówno konwencja w Katowicach, jak i marsz w Warszawie, będą odbywały się niemal w tym samym czasie. Czy i jak wpłyną one na ostateczny wynik wyborczy, przekonamy się 15 października. Rozwiały się wątpliwości w sprawie lokalizacji fabryki Izery. Choć od początku mowa była o Jaworznie, to inwestycja w ostatnich miesiącach przystopowała i z pewnym niepokojem czekano na wiążące decyzje w tej sprawie. To już pewne, że pierwszy polski elektryk będzie produkowany w Jaworznie. Jedyna spółka, która wzięła udział w przetargu prowadzonym przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz Urząd Miasta Jaworzna, zostanie właścicielem 117-hektarowej działki. Elektromobility Poland rozpocznie budowę w przyszłym roku. Magdalena Sincewicz. Przy wytypowaniu terenu właściwego dla strefy gospodarczej bierze się pod uwagę wiele czynników. Jego skomunikowanie, możliwość doprowadzenia mediów czy jego uzbrojenie. I tak też się stało. Dzięki specjalnej specustawie Lasy Państwowe przygotowały teren, by można było na nim wykonać odpowiednie prace infrastrukturalne. Później przyszła pora na zaproszenie inwestorów. Zakup gruntu w Jaworznie przez Elektromobility Poland to jest nie tylko szansa dla Jaworzna, województwa śląskiego, ale również dla Polski. Tak jak 27 lat temu decyzja dotycząca budowy w pierwszej fabryki samochodów Opla zmieniła Gliwice, zmieniła region cały śląski, tak uważam, że dzisiaj ta sytuacja to jest następnym takim
wielkim kamieniem milowym do rozwoju województwa śląskiego. Województwa, które stanie się stolicą elektromobilności. Wszystko za sprawą nowoczesnej fabryki, pierwszego zaprojektowanego i wyprodukowanego w Polsce elektryka. Będzie w niej realizowany pełen proces produkcji samochodu. Znajdą się tam wszystkie wydziały produkcyjne. Tłocznia, spawalnia, lakiernia i montaż. Z taśmy rocznie zejdzie 200 tysięcy pojazdów. My realizujemy nasze zadania, że tak powiem, zgodnie z harmonogramem, który przedstawiliśmy, ogłosiliśmy w listopadzie ubiegłego roku, kiedy podpisywaliśmy umowę partnerstwa technologicznego ze spółką Geely. Także jesteśmy pewni, że na tą chwilę, gdzie również ten wczorajszy moment był wpisany, że tak powiem, w ten harmonogram, jesteśmy w czasie, że tak powiem, i pierwsze samochody testowe zjadą z linii produkcyjnych z końcem 2025 roku, a komercyjnie Izera pojawi się w sprzedaży w połowie 2026. By tak się stało, firma musi wpierw podpisać odpowiednie umowy i uzyskać niezbędne zgody, między innymi te od Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Bo jak wiadomo, wcześniej plany budowy fabryki w tym miejscu wywoływały wiele kontrowersji. Dlatego miasto zdecydowało się przeprowadzić badania satysfakcji mieszkańców. Ci w większości byli na tak. My się bardzo cieszymy, że wbrew pogłoskom, wbrew pomówieniom ten projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem, zgodnie z planem, że to jest pierwszy bardzo poważny inwestor w jaworznickim obszarze gospodarczym. Ja przypominam, że ten obszar powstał po to, żeby tutaj właśnie gromadzić, zapraszać inwestorów, którzy będą tutaj dla Jaworzna tworzyć w ramach tego obszaru miejsca pracy. Miejsca pracy, które z powodu braku terenów inwestycyjnych wciąż deficytowe, ponad 70% obszaru Jaworzna stanowią bowiem lasy. Dużo nowych miejsc pracy, a nie wiadomo jak to będzie z tą elektrownią, która w tej chwili jest jakby największym pracodawcą. Jak najbardziej jestem za. Szczególnie jak się coś nowego buduje, wiadomo, ludzie będą mieli nowe miejsca pracy, pieniądze, wypłaty, jak najbardziej. Tym bardziej, że tego typu projekty przyciągają kolejnych inwestorów. Na przeszczep czekają nieraz dłużej niż dorośli. Jak alarmują transplantolodzy, co roku z powodu braku dawcy umiera kilkoro dzieci. Przeszczepy narządów u dzieci to temat bardzo skomplikowany, zarówno medycznie, jak i w odbiorze społecznym. Między innymi o tym, dlaczego tak jest, dyskutowano dziś w Katowicach podczas Transplant Summit Poland, ogólnopolskiej konferencji poświęconej społecznym, medycznym aspektom transplantacji u dzieci. Karolina Komada. Październik 2001. To wtedy pan Marek otrzymał drugie życie. Przebudzenie nie było do najmilszych, do najłaskawszych. Ze względu na otaczające obecne kable, kabelki, rury, rureczki, wkucia. To był taki pierwszy wstrząs. 22 lata temu przeżył zapalenie mięśnia sercowego, trwałe uszkodzenie płuc, śmierć kliniczną i w końcu pierwszy w Polsce jednoczesny przeszczep serca i płuc przeprowadzony przez doktora Mariana Zymbale. Po długiej rehabilitacji czerpie z życia jak najwięcej. Zaraz wstaję i będę funkcjonował. No to dla nich też było takie to, że teraz widzą jak tata coś niecoś może na działeczce popracować. To jest ta satysfakcja, że nie potrzebuje pomocy osób trzecich do tego, żeby się zrealizować. Podobną operację miała przejść 7-letnia Alicja. Dziewczynka trafiła do szpitala w związku z zapaleniem oskrzeli. Badania EKG wykazały nieprawidłowości. Udało się jednak poprawić układ krążenia i potrzebne było tylko nowe serce. Otrzymała je z zagranicy. Ala przez ostatnie pół roku już była dzieckiem więcej leżącym. Chodziła po domu tyle, co musiała, ale większość czasu spędzała na kanapie. A teraz, jak zmierza po korytarzu i się nie męczy, to jest dla mnie nowość. To jest coś pięknego. To tylko dwie historie, które idealnie opisują, jak ważne i bardzo skomplikowane są operacje transplantologiczne. To też dowód na to, żeby uratować w ten sposób życie, trzeba niestety czegoś więcej niż tylko wysiłku lekarzy. Zwłaszcza w przypadku dzieci dużo szczęścia. Przeszczepy serca u dzieci zdaniem ekspertów nadal w Polsce są tematem tabu. Metody leczenia dla wielu są niezrozumiałe. W samym Zabrzu na ratującą życie transplantację czeka 19 dzieci. 10 z nich w trybie pilnym. Serce i płuca pochodzą przede wszystkim od zmarłych dawców. Oczywiście niezwykle ważnym kłopotem są dawcy. I tutaj jest to zrozumiałe, że uratowanie jednego życia wiąże się ze śmiercią dziecka w
z drugiej strony. Natomiast te śmierci są i tak obecne w naszym życiu, więc należy spowodować to, żeby w świadomości społecznej możliwość pobrania narządów od zmarłych dzieci była możliwa. Tych możliwości nie ma wiele, bo jak tłumaczą psychologowie, nie są to łatwe decyzje, bez względu czy jest to dziecko, czy osoba dorosła. Ale potrzebna jest też wiedza, zaufanie do lekarzy. Więc tu jest ogromna praca do wykonania w zakresie świadomości społecznej, w zakresie edukacji, w zakresie informowania. Wszystko też to trzeba dodać. Dzieje się bardzo często w dramatycznych, takich kryzysowych warunkach dla rodzin, tak i osób potrzebujących, czyli pacjentów, jak i dla tych rodzin, które na przykład mają współdecydować, czy też dokonać pewnej akceptacji, na przykład na pośmiertne pobranie narządów. W mojej rodzinie było wszystko co najlepsze, najpiękniejsze, przeżycie, życie, a tam jest odwrotność, tam jest smutek, żal, przygnębienie, bo jednak stracili tą bliską osobę. I nie można wchodzić w czyjeś życie, tak potocznie mówiąc, z buta. Jeżeli tamta strona by chciała poznać, ja jestem w każdej chwili gotowy. To już drugi rok, kiedy Śląskie Centrum Chorób Serca startuje z kampanią Twoje Tak Ma Moc. To ogólnopolski apel, który ma zwiększyć możliwości dziecięcej transplantologii. Tym bardziej, że przeszczepów na wagę życia w tej grupie dokonuje się 4-krotnie rzadziej niż u dorosłych. Harlem Globetrotters ponownie wyruszą w trasę w kwietniu przyszłego roku. Odwiedzą 10 polskich miast, w tym Katowice. Wraz z nimi przyjedzie Paweł Kidoń, jedyny Polak w tej ekipie, z którym spotkała się dziś Magdalena Sincewicz. Z Zubrzycy Dolnej na Podhalu wprost do Chicago. Choć ma dopiero 26 lat, już pokazał ile potrafi. To jego 4. sezon w legendarnym teamie. Jest jedynym i najdłużej grającym Europejczykiem w tym składzie. Jak sam przyznaje, to właśnie w Polsce zagra jedne ze swoich najważniejszych meczy. Będzie to naprawdę niesamowite przeżycie dla mnie, bo czekam na ten moment już prawie 5 lat, bo dostałem się tam w 2019 i myśmy mieli tutaj przyjechać do Polski w 2020, tylko wiadomo jaka była sytuacja w tym roku, więc przełożyło się to na 2024 i nie mogę się doczekać, po prostu jak się tylko dowiedziałem o tym, że przyjadę, to trenuję jeszcze ciężej, żeby pokazać jeszcze bardziej, więc to będą najbardziej takie ekscytujące mecze, jakie kiedykolwiek zagram. A te odbędą się już w przyszłym roku, bo to właśnie wtedy słynna drużyna z USA wyruszy w kolejne tournée po świecie. W sumie odwiedzi 400 miast w 25 krajach. W kwietniu spotka się z polskimi fanami basketbolu w aż 10 miastach, w tym w Katowicach. Cieszy fakt, że wśród tego wyjątkowego, legendarnego teamu jest Polak, pan Paweł Dazyl, który pokazuje swoje umiejętności już na całym świecie, a tym razem zaprezentuje je umiejętności, swoje umiejętności przed polską publicznością, także w katowickim spotku. Miejscu, które od wielu lat gości najważniejsze sportowe wydarzenia, takie jak Mistrzostwa Świata w siatkówce, w piłce ręcznej czy hokeju. Publiczność ma wtedy szansę spotkać się z ulubionymi gwiazdami i zobaczyć ich umiejętności na parkiecie. By osiągnąć sukces, trzeba być wytrwałym. Praca, praca, jeszcze raz praca. Ogromne poświęcenie, ogromna pasja, bo to jednak trzeba lubić, trzeba kochać. Kochać tak, jak nasz rodak za Wielkim Oceanem, który każdego dnia poświęca czas na to, by być coraz lepszym. Nie tylko w umiejętnościach koszykarskich, ale też trikach. Dzięki temu udało mu się pobić rekord Guinnessa w kręceniu piłką na palcu. Pokonał poprzednika o kilkanaście sekund, ale przy 11 minutach to całkiem sporo. Sporo też będzie się działo w katowickim spotku. Harlem Globetrotters to drużyna, która słynie z tego, że są największymi showmanami koszykarskimi. Więc możemy spodziewać się przede wszystkim show dla całych rodzin. Bo tak jak widać tutaj za nami, są dzieciaki i dzieciaki są jakby głównym odbiorcą naszego wydarzenia, bo to nie tak naprawdę chodzi o sam mecz jako mecz, prawda? Tylko chodzi o doskonałą zabawę. Co od dawna udowadniają Globetrottersi, którzy już w latach 60. podróżując po całym świecie grali dosłownie z kim popadnie, z zawodowcami i amatorami. Nie chodziło o zwycięstwo, a o dobrą zabawę. Teraz na co dzień grają z drużyną Washington Generals i prawie zawsze ich ogrywają. Jak będzie w Polsce? Zobaczymy. Muszę przyznać, że informacje ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego ostatnimi czasy coraz częściej pojawiają się w mediach, a to głównie za sprawą jego nowych mieszkańców. Ogród raz za razem chwali się nowym przychówkiem. Ten ostatni, mimo że liczy dopiero swoje pierwsze dni na tym świecie, już jest pokaźnych rozmiarów. Młoda żyrafa siatkowa to pierwszy przychówek tego gatunku w śląskim zoo po 7-letniej przerwie. Karolina Komada.
Nowy mieszkaniec Śląskiego Ogrodu Zoologicznego ma dokładnie 10 dni i już ponad 180 cm wzrostu. Jest piękna. Pierwszy raz widzę tak młodą żyrafę. Z tego, co słyszałem, to ma dopiero kilka dni, tak? 10 dni. No to jest niesamowite. Już ta wielkość i taka żywotność. Generalnie to było duże zaskoczenie, bo fajnie jest zobaczyć w ogóle takie egzotyczne zwierzęta, jakby wiadomo, jest to coś niespotykanego, a tym bardziej jak jest taki dar natury, że możemy to zobaczyć od razu, jak jest od takiego malucha i właśnie jak rośnie do takich dużych rozmiarów, więc jest to niesamowite przeżycie, naprawdę. Młoda żyrafa jest przedstawicielem gatunku żyraf zamieszkujących tereny północnej Kenii, gdzie znajduje się ich środowisko naturalne. Waga dorosłego samca wynosi około 1000 kg, natomiast jego partnerki średnio 700. Dorosły sam ma ponad 4 metry wzrostu. Dzisiaj jest 10. doba jej, urodziła się w poniedziałek 18. Jest to dziewczynka, nie ma jeszcze imienia. Jest to żyrafa siatkowana, to jest podgatunek żyrafy północnej. U nas są trzy osobniki dorosłe, znaczy trzy samice dorosłe. Jest to Lindani, właśnie mama najmłodszej naszej pociechy. Jest jeszcze Liani i Lindani i samiec Ignaś, który przyjechał do nas w zeszłym roku w kwietniu. Narodziny żyrafy jest wielkim świętem w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym, bo nastąpiło pierwszy raz od 7 lat. I powód jest prozaicznie prosty. Od 2016 roku chorzowskie stado żyraf składało się wyłącznie z samic. To 20. w historii ogrodu żyrafa urodzona na Śląsku. Żyrafa rodzi na stojąco, tuż po porodzie mama pomaga, wylizuje młode, pomaga wstać. W pierwszych godzinach mała wstaje, właściwie w pierwszych minutach, już często się zdarza, mała wstaje na nogi i pod czujnym okiem mamy właśnie jest karmiona mlekiem. Po jakichś około 2-3 tygodniach już ma żyrafka zaczyna kosztować to, co mama, czyli siano z lucerny. Głównym pokarmem naszych żyraf jest siano z lucerny, świeża liściarka, owoce i warzywa. To nie jedyny nowy mieszkaniec zonie. Spełna 2 miesiące temu wykluły się 2 pisklaki pingwinów Humboldta. Te niestety nie są jeszcze widoczne dla zwiedzających. Spędzają dnie w specjalnym pomieszczeniu, gdzie czekają, by zgubić pióra puchowe i by móc dołączyć do reszty kolonii. To wszystko na dzisiaj. Dobranoc.